Cześć. Dzisiaj zabrałem się za sadzenie do gruntu tej oto palemki. Jest to Waszyngtonia filifera. Trzypienna. I taką, w takiej postaci będę ją sadził do gruntu. Mam wykopany dół, potężny dół. Rozkładam kabel grzewczy. Już tam jedna warstwa kabla poszła na dół. Teraz nie wiem, na ile mi starczy. Jeszcze położę jedną warstwę później dookoła bryły korzeniowej. Obsypię to ziemią lepszą, częściowo z kompostownika ziemią, a pod sam korzeń dam uniwersalnej. Tak, tutaj będzie w sąsiedztwie miała daktylowca, z drugiej strony karłatkę seriferę. Kawałek dalej Fortunei i w takim zakątku, znaczy no, to nie jest zakątek, to jest kraj tej całej tutaj takiej kępy palmowej. No ale tutaj jeszcze z boku będą rosły, no już rosną małe trochę karpuski, ta zmarznięta karłatka, które jeszcze daje szansę, ale nic tam nie widzę. Nie widzę, żeby coś wychodziło. Ale tutaj chyba jeszcze dosadzę kilka trochę karpusów, żeby był taki lasek trochę karpusowy. No nic, ale to innym razem. Biorę się dalej za robotę. A ziemia przywieziona z kompostownika, tam trochę obornika się nabrało i zaraz będę zasypywał dół. Tak, pomału do przodu. Już mam kabel rozłożony. Tutaj końcówka, która wystaje z tego, z dołka, będzie zabezpieczona folią taką niebieską, żeby w razie czego, jak się coś będzie kopać, czy hakać, czy coś, żeby nie uszkodzić tego kawałka kabla. No tu sobie teraz zostawiłem jeszcze tylko dołek na bryłę korzeniową i trochę miejsca, żeby ją wypełnić, obsypać dokładnie ziemią. No, pomału zbliżam się do końca. No nie nagrywam tego co robię, bo to za długo trwa, ja pomału to robię. No, ale dowiozłem jeszcze trochę tego ziemi z kompostu, bo było za mało. A, no i ten dół taki duży wykopałem, bo tak. Ładowarką mniejszego nie wykopię. Szpadlem nie chciało mi się za bardzo kopać. A poza tym ta Waszyngtonia, jak ona podrośnie za kilka lat, jak każdy z tych pieńków będzie miał pół metra średnicy, to będzie bydle. Dlatego musiałem ten dół wykopać duży, bo ziemia tutaj wokół tego wykopu jest marna. Piach jakiś taki, trawa nawet nie chce za bardzo rosnąć. Jakieś gruzy, bo tu kiedyś jakaś stodoła stała jeszcze dawno temu. Także teraz będzie miała gdzie się rozbujać z korzeniami. No, Waszyngtonia wyciągnięta z doniczki. Rosła. Jaka to pojem? 35 litrów.
35-litrowej doniczce rosła. A tu dziewniczka przykryciem, żeby słońce nie spaliło. No taka jest bryła korzeniowa. No tą palemkę mam od lata jakoś. Nie wiem, w czerwcu ją kupiłem. Coś koło tego. Od razu przesadziłem do tej doniczki i tak sobie rosło, nie? Także no widać, korzonki ma bialutkie. No i zaraz ją tutaj wrzucę do tego dołka. No, udało się bryłę korzeniową wrzucić w całości. Teraz będę ją przysypywał. Tak, Waszyngtonia tutaj będzie miała słońce 24 godziny na dobę. Tu może przez 15 minut tylko będzie ten iglak. Ale to jak z samego rana. O wschodzie słońca to może, no, może chwilowo rzucać cień na ważkę. A tak poza tym, tam jest południe i całe słońce i tam jest zachód. Także myślę, że będzie miała tutaj ważka dobrze. No, już praktycznie jest posadzona. Jeszcze trochę ziemi będę musiał dowieźć tam na brzegi, dosypywać jakieś byle jakie, ale to za chwilę będę kopał chyba podobny dół dla palmy kokosowej, którą będę sadził. No, na pewno nie w przyszłym tygodniu. Może za dwa tygodnie gdzieś. Może nie całe dwa tygodnie. Ale dzisiaj przygotuję dół, podobnie jak dla tej Waszyngtonii. No ale już jest posadzona. Na razie jest malutka, z daleka ledwo co ją widać. Nawet karłatka jest dużo większa od niej. Ale myślę, że to nie będzie tak trwało długo. Bo jakieś 2-3 lata i karłatka będzie wyglądała przy niej tak jak ona teraz przy karłatce. Tak. Także no nie jest to moja jedyna Waszyngtonia w gruncie. Tutaj nieopodal jest jej kuzynka posadzona w tamtym roku. To jest Waszyngtonia filibusta. Ona już tutaj zimę ma za sobą w gruncie. Jakiś czas temu, kilka tygodni temu ją odkryłem. No na razie jakoś specjalnie nie widzę, żeby ten liść się jakoś rozwijał. No w budzie podczas zimowania się rozwijały liście, ale po odkryciu tak jakby stanęła. No noce są zimne. A ważki nie lubią zimna. Tutaj jeszcze obok mam dwie inne Waszyngtonie już w gruncie od 2017 roku. Tutaj jest Waszyngtonia robusta ze spódniczką z suchych liści. Czyli ona ma już za sobą 3 zimy w gruncie. I tu obok niej jest druga robusta, która mi tak nie za bardzo dobrze przezimowała. Chwilę przed metą trochę oberwała za mocno gorącem. Ona ma w tym momencie no, ponad 4,30. Także też jest 3 zimy już w gruncie przezimowała u mnie. Dobra, to na tyle. No tamtej na razie
nie widać. Nie widać jej w ogóle na razie. Trzeba podejść blisko. Czasem jak mi się zdarzy nie oplewić na czas tutaj dookoła, to może mogą ją chwasty przerosnąć. No mała jest na razie. A co tu jeszcze? Tu jeszcze pokażę. W tamtym roku, w październiku, poczuła na swojej skórze przymrozek minus 7 stopni. To było jakoś początek października. No i ten przymrozek tutaj widać na tym liściu. Ten listek wyszedł po tym przymrozku. On musiał być jeszcze w pieńku, jak oberwał tym mrozem, bo te listki, które były bezpośrednio narażone na ten mróz, no po nich nic nie było widać. Ale jednak odczuła. A jeszcze pokażę wam jeszcze jedną małą robustę. Tutaj mam jeszcze w doniczce dwupienną robustę. I ona też ma podobne uszkodzenie, takie jak tamta filifera. Właśnie po tym październikowym minus 7. No, ale tej robusty nie będę sadził do gruntu póki co. Nie wiem, czy ją kiedyś w ogóle posadzę do gruntu. Ale może jeszcze nawet dzisiaj zadołuję ją tutaj gdzieś, chyba zostawiłem taki kawałek. No, chciałem przenieść ją z tą doniczką tam na miejsce, gdzie planuję ją zadołować, ale no jest za ciężka. Chwyciłem za tą doniczkę, za ten rant tutaj, to już się odłamał. Rant się odłamał, palec skaleczony. I taka robota jest z tymi, z palmami w doniczkach. Także już nigdy więcej się nie skuszę na żadną małą palemkę w okazyjnej cenie gdzieś w sklepie, jak zobaczę. Nie kupię, bo później problem. No, także w tym momencie już nie wiem, co z nią zrobię, bo ta doniczka jest taka ciężka. Podlewałem ją ostatnio trochę, że ciężko ją będzie włożyć, a jeszcze gorzej będzie ją później wyciągnąć na jesień. Także no nie wiem, pomyślę jeszcze, co z nią zrobić. No, mam jeszcze daktylowca tutaj, takiego małego z Biedronki. On jest już u mnie dwie zimy. A trzeciej zimy go kupiłem, także no można by powiedzieć, że 2,5 zimy. Rośnie tutaj w takim worku od jakiegoś czasu. W tamtym roku wiosną, rok czasu już w tym worku rośnie. No ale już widać, pieniek mu się zaczął tutaj tak kształtować. Napęczniał mu pieniek. Zimą jakoś mu wyjąłem środkowego listka, bo też po tym minus 7 ucierpiał. Nie było po nim tego widać, ale jednak ucierpiał. No i też myślę, co z nim zrobić. No zobaczę. Może posadzę je do gruntu jeszcze gdzieś. Pomyślę. No a na koniec jeszcze wsadziłem. Tutaj taką sadzonkę miałem, agawę. Nie wiem, to jest chyba agawa amerykańska, variegata. Nie znam się na tym za bardzo. Ale jeszcze na koniec zrobię pomiar Waszyngtonii. No przed chwilą zmierzyłem, bo jedną ręką mnie dał rady obwód pieńka w najszerszym miejscu, gdzie się da chwycić miarką. To jest 17 cm. Teraz zmierzę wysokość całkowita do najwyższego listka. 65 cm. A tam daktylowiec zażywa prysznica. Uwielbia. 65 cm. Wysokość pieńków. Wysokość pieńka 15 cm.
agawa. Wysokość do najwyższego miejsca 18 cm. Szerokość, a tak może jeden liść taki sterczący jest trochę, to nie będę go mierzył. Tak średnio, no można przyjąć, że 27 cm szerokość. Dobra, to by było na tyle z dzisiejszego sadzenia. Na razie.